Chyba dłużej jest taka niewygodna. To jest tandetka. Coś innego jest. No idzie już rano. Nie, mojego można. No, nie wiem, bo zawsze jest. Siadaj, siadaj. No. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich Państwa, witam szanownych gości, których przed chwilą gościliśmy w naszym ratuszu. Witam na kolejnych dniach Bielska Białej. Zapraszam na galę biesiadną, a teraz orkiestra i niech gra muzyka, a potem pokaz sztucznych ognia. Jesteśmy szczęśliwi, że po raz kolejny możemy się z Państwem spotkać dzięki no, fantastycznym ludziom. Prezydent Krywul no, kocha nas, prawda? A my jego wzajemnością. Proszę Państwa, będzie 3 godziny takiego, jakby to powiedzieć, bigosu muzycznego. Wszystko, wszystkiego po trochu. I dla młodych, i starszych, i kabaret, i troszkę refleksji. Zaproszone gwiazdy z chęcią i z wielką ochotą przyjęły zaproszenie, bo proszę Państwa, minęło 22 lata od momentu, kiedy wymyśliłem coś takiego jak gala piosenki biesiadnej. Ja mam 20 lat, gdzie mam 20 lat, gdzie mamy 7 niebo. Dziś nie potrzeba więcej nam do szczęścia, chyba już nic. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, już więcej nam potrzeba. 20-latką zawsze w pas się kłania, świat cały świat. Tercet, czyli kwartet. Hanna Śleczyńska. Brawo. Robert Rozmus. Wojtek Kaleta. Aż przynieś wina, gospodarzu miły, podaj się trącki, nigdy nam nie śniły. Niech i Anulka tu zasiądzie z nami. Kurdeś, kurdeś, nad kurdeszami. Kurdeś, kurdeś, nad kurdeszami. Patrzcie jak dzielny, skutek tego wina, już się bez serca weselić poczyna. Pod stół kieliszki, pijmy szklanicami. Kurdeś, kurdeś, nad kurdeszami. Kurdeś, kurdeś, nad kurdeszami. Od dów do przodów, ślady wiekopomne. Szklanice, znaczy ja ułomne. Po staroświecku, pijmy bucharami. Kurdeś, kurdeś, nad kurdeszami. Kurdeś, kurdeś, nad Kuba do Jakuba, Jakub do Michała. Pijesz ty, pijesz ja, kompania cała. A kto nie wypije, tego we dwa pije. Upu cupu, niech po polsku żyje. Upu cupu, niech po polsku żyje. Pili nasi braciadowi, nie byli pijacy. Pili mądrze sprawy i nie będziemy też tacy. A kto nie wypije, tego we dwa pije. Upu cupu, upu cupu, niech po polsku żyje. Upu cupu, upu cupu, niech po polsku. Upu! Yeah! I chodź w Jumowie! Się to ciebie rwało, moja ty, miła ty, nie bądź go ma. I chodź w głowie,
to ja ty, miła ty, dzieweczko ma. Aż do rana się bawiłem, moja ty, miła ty, dzieweczko ma. Choć się głowa jak kondolu wieje, do wieczora wytrzeźwieje, moja ty, miła ty, dzieweczko ma. Choć się głowa jak kondolu wieje, do wieczora wytrzeźwieje, moja ty, miła ty, dzieweczko ma. Upo co po, niech chłopac tu żyje. Proszę Państwa, przekazujemy serdeczne pozdrowienia od naszego współprzyjaciela, współtowarzysza Piotra Gąsowskiego, który niestety, uprawiając sport, zerwał sobie ścięgno Achillesa. Także bardzo Państwa pozdrawiam, przepraszam, że nie ma go tutaj z nami. Szła dzieweczka do laseczka, Elżbieta Zańców w charakterze dzieweczki idącej do owego laseczka. A Państwo się wezmą pod pachy, tak? Tutaj, można powiedzieć, jestem. I szła dzieweczka do zielonego. Nad spotkała myśliweczka bardzo szwarnego. Ach, ach, ach. Bardzo szwarnego. Ach, ach, ach. Bardzo szwarnego. Znalazłem dziewczynę, co kocham. Jambolaj, 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 jambolaj. Gdy źle się trochę czujesz, do lekarza byś był bieg, poczekaj, dam lepszy ci lek. 2 gramy słońca, gram powietrza, kilka gramów chmur i zdrowyś, i silnyś, i tur! Na cześć młodości wszyscy razem, wielkie góra, góra i góra, 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 całego serca. Szanowni Państwo, Jarzębina Czerwona i Kasia Jamrus. Zobaczcie na wieczór, już uci wiatr wie. Gdzieś oddali słychać harmonię, tęskni śpiew. Biegnę wąską dróżką, co pośród się pnie. Tam pod Jarzębiną dwóch chłopców czeka mnie. Szanowni Państwo, proszę się wziąć pod ręce i... Jarzębino czerwona, któremu serce mam dać. Jarzębino czerwona.
jednemu sercu rać. Jeden dzielny tokarz, a drugi kowal zuch. Cóż mam jedna robić, podoba mi się buch. Obaj tacy silni, a każdy dzielny zuch. Biuro kraja żądiro, którego wybrać mógł. Szanowni Państwo, ale teraz tak, a proszę, a za dłonie teraz. Podnieśmy dłonie do góry. Połączmy dłonie i połączmy dłonie z sąsiadami i... Jarze wino czerwona, poszły! Które serce mam dać. Jarze wino czerwona, proszę, jak ładnie. Sercu dać sami. Kochankę. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj wyjątkowy... Jest drugi. Przepraszam Państwa za respondka. Respondek, jak Ty się oblik? Czy wyglądasz jak pajacyków? No co to jest? Miałeś być elegancko obleczony, pane, w garniturze, jak Ty pane, wyglądasz? Bardzo się przepraszam, ale to co widzisz na mnie, to są sami styliści mody. A wyglądasz, jakbyś tchórza przejechał. Chłopie, to są najlepsi styliści, kreatorzy. Ta nogawka, wiecie od kogo jest? To jest Louis Vuitton. A ta druga nogawka od jakiego Louis'a może? Ta druga to jest Versace, jakbyście wiedzieli, wiesz? Ten rękaw jest wyniesiony od Zienia. To tu jest Ewa Minge. To tu jest od Kożuchowskiej. To, co mam na głowie, to jest Macadamian Girl. Aha, i tu jeszcze dwóch wschodzących stylistów. Paprocki i Brzozowski. A ja myślał, że Żwirek i Muchomorek. Ja, Żwirek i... To są opie najlepsi kreatorzy mody w tej chwili. A ta muszka od jakiej kreatury może? To akurat Korwin Mikke. Cały wyglądasz jak myszka Mikke. Jakżeś ty się ubrał? Ty jak wyglądasz ty? Ja wyglądam elegancko. Opie, ty patrz tu na wykonawcy Górnego, opie. 4 godziny ich stylizowali, żeby wyszli na scenę, opie. A ty? Zwłaszcza Rozję mu włosy robili chyba. Rozję jest tak piękny od urodzenia, że nie musi się stylizować. A ty? Ile ty masz lot? Ty? Ja? Tak. 58. A wygląda na 58 przed naszą erą. Przecież te buty, przepraszam bardzo, ale te szewiki stary, to może 25 sezon. To co? Spytaj się Litki Wawrosz, jak nie masz 100 par butów, jak ty chcesz z domu wyjść? Ja? 100 par? Tak. Jesteś taki mądry i to Sarniego Stoku, powiedz, para butów, jedna sztuka, rozmiar męski, 38. Kurwa, teraz mnie ruszy normalnie. 100 par ci powie, no. Ty w złych sklepach kupujesz te, idź do 5, 10, 15. Toys R Us, chłopie, Baby Show, Smyk, tam kupisz. Zatem jaki ty masz brzuch, ty chłopie, ty widziałeś tu Zbyszka, wykonawcy z takim brzuchem? No, powiem ci, znalazłby się. Przecież te fanki na widowni, które tu siedzą, one nie lubią, jak wykonawca ma taki brzuch. O, to byś się zdziwił, jak przychodzimy przed występem. A? Panie Hanke, pan ma piękny kompresor do tego młota, że... coś gadały. Przepraszam bardzo Państwa. Tak coś gadały właśnie. No, no właśnie. To jest twój kolejny problem, to by się wszystko z jednym kojarzy, stary. Jakby ciebie posadzić na krzesło prawdy i rzucić ci hasło, ty można wszystko jedne skojarzyć. Guzik, prawda, ja mu bardzo szerokie skojarzenie. Tak. A może zróbmy to, proszę bardzo. Wyobraź się, robimy krzesło prawdy. Wyobraź się, że siedzisz. Jeszcze chwila pogromy i będziemy wszyscy siedzieć. Nie, spokojnie, to nie, spokojnie. Hanek, krzesło prawdy. Ja ci rzucę hasło, a ty godosz, z czym ci się to kojarzy, okej? Okay? Dobra, czekaj się, skupię. Skup się. Ty hasło, a jakie skojarzenie? Tak, dawaj. Jabłko, proszę. Piersi. Możesz wytłumaczyć dlaczego? No, twarde, okrągłe. Gruszka. Piersi. Czyż jabłko było piersi? Obwisło miękko. Dobra, czekaj. Wycieraczki samochodowe. Piersi. Jak? No tak. Dobra, myślenia nie zmienimy, lećmy dalej. Jest taki program w telewizji Sablewskiej, Sposób na modę. Oglądacie to Państwo? No. To jest piękne, bo ona zaprasza gościa i robi z nim co chce. I wychodzi normalnie zupełnie inny facet. Hanek, wyobraź sobie, że jesteś w tym programie. I ona ma taki moment na przykład, że go do... rozbierz się do momentu, do którego możesz się rozebrać. Zbyszek, możemy takie coś zrobić? Możemy takie coś tutaj, tamten, księże biskupie, może się... No, różnie tam jest, nie? Jest okej, okay, zgoda. Rozbierz się do momentu, do którego możesz się rozebrać. Dobra.
Co ty masz z tymi piersiami? Na kukiza, że głosowo i mi się hepie. Dobra, dobra. I potem ona w tym programie pokazuje tego gościa, którego zaprosiła. Pokazuje go jak gdyby w takim... Właśnie jak go troszeczkę natura stworzyła i my mamy tu przygotowane. Ja cię kręcę, ale ciacho, ty. Ciacho, to jest jo, jak żywy. Ciacho, to jest stary tortensztik. Ciacho jak pierwot. Ale czekaj, patrz, tu nic do siebie nie pasuje. Nogi do tułowia, tułów do nóg, tylko już kompresor. Chłopie, tam nie ma nic. No nie ma nic, bo jakiś kubek wykasował w Photoshopie. No, w Photoshopie. I ona potem robi takie głosowanie. Czy państwo chcecie, żeby Hanka zmienić i żeby był kimś zupełnie innym? Kto jest za? Ręka do góry. Oporu złośliwców się znalazło, widzę. Więc teraz uwaga, kto jest za tym, żeby został takim, jakim go Zbychu natura stworzyła? No to dobrze, w takim razie powie wam, z kim macie do czynienia. Dobra, zostajesz Jadymy. Takim, jakim żyć jest. Godają o mnie Playboy z Bytkowa. Poszaleją za mną kobiety i kosz do frelka mi się podobał, ale żenić się nie chce niestety. Ją mam zawsze czyste gacie, a uroda mam po tacie, a zaś to wcip po mamusi. I widocznie tak być musi, pomagajcie mi! Ją mam zawsze czyste gacie, a uroda mam po tacie, a zaś to wcip po mamusi. I widocznie tak być musi. Sylwetka jest, nie? Brele już dawno mi się straciły. No i fetym się troszkę obrosło. Te stare frelki już mnie ciepnęły, a te młode jeszcze rosną. I ją mam zawsze czyste gacie, a uroda mą po tacie, a zaś to wcip po mamusi. I widocznie tak być musi. I teraz wszyscy! Ją mam zawsze czyste gacie, a uroda mam po tacie, a zaś to wcip po mamusi. I widocznie tak być musi. Pani blondy, podobam się. Ciacho jak pierun, nie? No jak wyglądą, tak wyglądą. Czech fajniejszy ponoć jest młodszy pansa. Nie dorówno mi nigdy Belmondo. Frelki, to wasza ostatnia szansa. Ją mam zawsze czyste gacie, a uroda mam po tacie, a zaś to wcip po mamusi. I widocznie tak być musi. Ją mam zawsze czyste gacie, a uroda mam po tacie, a zaś to wcip po mamusi. I widocznie tak być musi. No i wszystko na ten temat, panie prezydencie. Ciacha w tym kabarecie. Tak, co? Lepiej z wina, wiesz, żeby... O, Hankę powiedział, dzisiaj po występie tak będzie pozował do zdjęć. No. Ale naprawdę, brawa, nie ma facet kompleksu, nie? Patrz, jaki ma dystans do siebie. Umi się z siebie śmiać. Tak, dobrze. Dzięki, że nie, mnie tak pocieszył. Nie, nie wszyscy się z siebie mogą śmiać. Obama na przykład się nie może z siebie śmiać, bo gdyby się Obama z siebie śmiał, byłby posądzony o rasizm. Tak jest. I on mi gada, że ja źle wyglądam. Czy państwu się podoba mój garnitur? Tak. Jest okej? Tak. Ja go kupił w sferze. Tak. W dziwnych okolicznościach. Na szybie tego sklepu markowego oczywiście był taki napis. Odsprzedam garnitur ślubny założony tylko raz przez pomyłkę. Będziesz moja. Mogę prosić o rękę? Gest. Niech pani robi to, co ją. I... Jeszcze 40 kółek, raz, dwa, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Grajcie, grajcie. Płyta jest dla pani. Kto by jeszcze chciał? Może pani? Pani w czerwonym. Proszę. Idę po panią. Widzę torebka Louis Vuitton. Zbyszku, pogracie jeszcze z 5 minut. Dorka, Dorka, pamiętasz, jak ją ci wszą, jak ją głupią za tobą jak pies. Już na tym ustaną i cięgiem ją prą, sołki Gerta przepiją na fest. Proszę, jakie brawa. Stary Lawie Walda, do leku cię brą. Aż gipsdeka się zsuła na łeb. Pamiętasz to? Powalimy flaszka, joino się śmiał, bo przy działkach za rogiem był sklep. Pamiętasz ten sklep? To był nocny sklep. Jak pani ma na imię? Może pani? Może pani? Puste pudełko pani dostała, licho pani tańcowała. Na bogini stanęła na sieni Delajla. Przyszłaś nareszcie. W pięknych butach, najlepszym prochowcu na mieście. I tańczymy! Bołaś, bołaś, bołaś. Ale pani pojęty po studiach. Błaś, błaś, błaś. Delilah, sekretarka prezydenta. Zgrabna możluszka i niemożna głowie wianuszka. Trzymaj ta noga. Ta noc będzie nasza i o światło zgasza Delilah. Finalnie pani się nie martwi. Wlajzuj do środka i zamknij za sobą. Została pani gwiazdą wieczoru. Płyta jest pełna. Mandolina już prać, zeszła leciutka mgła. Neapol tylko takie wieczory zna, kiedy po skwarnym dniu wszyscy przychodzą tu, by tańczyć wino, pić i śpiewać co tchu. Lecz nie dla mnie ten bar, lubię plażą iść w dal. Przebiega fal, krzeżyc jest jak we śnie, chłopcu śmiech goni mnie, lecz moje serce nawet ani drgnie. Me serce ani drgnie, bo ono czeka, że przebywa Gigi Amoroso. Z fantazji pełną mocą Gigi Amoroso. I dzięki niebu wreszcie się z życia rozstaje prozą. On szepcze głosem, w którym dni się dar. Kochana, kupię ci ten cały bar. Aż kiedyś banda, ruda banda, z którą stali wszyscy chłopcy z tego baru. Ta małpa normalnie powiedziała do mnie: kretynko! Czy ty nie widzisz, że ten twój życie w ogóle nie istnieje? A nawet jeśli istnieje, to jest bez grosza, jak ci wszyscy biedacy z Neapolu. Nie kupić ani tej knajpy, ani nawet chusteczki z pektaru. Ten jacht w porcie nigdy nie będzie jego. Ten Cadillac nigdy nie będzie jego. Ty zejdź z chmur na ziemię.
Tak, biedna Wanda, 13 kwietnia, rudawy Włoch. Wielka Polska to siła, wcale nie chce jej mieć. Lecz gdy się los uśmiechnie, zechce gdzieś nagły miłości blask, u szaleństwa choć raz wypełni szczęściem szary, smutny czas. I wciąż marzenia me śpiewają ze mną, że przybywa Gigi Amoroso. Mych smutnych myśli zająć się metamorfozą. Gigi Amoroso, wśród mafii tych, co marzyć chcą, najwspanialszy mafiozo. I szepcze, bo marzenia moje zgadł. Chcesz, rzucę ci pod stopy cały świat. Proszę cię, nie zmieniaj się nigdy. Bądź zawsze pełen fantazji, bądź zawsze szalony, a ja z tobą na przekór wszystkim. Bo jeśli warto na tym świecie coś robić, to tylko marzyć, marzyć i kochać, 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 kochać. Ja czekam na ciebie, czekam na ciebie, czekam w dnia, w którym usłyszę, że już przybył Gigi Amoroso. Yeah!
śpiewała Ania. Aniu, dziękuję. Aha, bielsko-biało! Lat wspólnych marzeń, wspomnienia, co łączyły nas, zadarły twarze. Raz.
papa mój, mama, ja nie wiem dziś sama, dziewczyna nie dama, mam od was mniej, lecz szal mój jest krótki, dwóch chłopców, trzy wódki i pójdą precz smutki przy pieśni tej. Ach, kupcie bubliczki, gdy dacie rubliczki, nakarmię was. Te prośbę mam jedną, gdy gwiazdy w krąg zbledną, wspomóżcie mnie biedną choć jeden raz. A jak w tej złej dobie zarobię coś sobie, to wielki bal. Łatwo odszukać, pieśń przed nami biegnie i gitary dzień. Już późno, a nam się wcale nie chce trwać. Czerwone wino będziemy pili aż do dna. Kończy i noc przyszła już. Rozgwieżdżone niebo daje znak. Morze spokojne, horyzont bez zórz. Księżyc świeci, niedługo już czas. Już późno, a nam się wcale nie chce trwać. Czerwone wino będzie pili aż do. Zbyszek zgodził się, że możemy pograć przez najbliższe 3 godziny, co zamierzamy tutaj zrobić. Obserwowaliśmy Państwa z kuluarów. Pięknie Państwo w tym tutaj bielsko-białej śpiewają. Mamy nadzieję, że tak będzie nadal. Pośpiewacie z nami? A coś, co znacie? Jest bardzo, 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 bardzo. Ktoś rozpoznał? Bardzo, 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 bardzo. Cicho jest. Bardzo cicho. Słońce rozpada na ciało. Niebo i morze ostro rośnie. Dobrze mu, ach, jak dobrze mu. Jem słodkie, słodkie wino grona. Ty śpisz w moich, moich ramionach. Niebo i morze ostro rośnie. Dobrze mu, ach, jak dobrze ma. Nie.
padają. A dyskoteka gra przez bardzo, bardzo krótką chwilę. Dokoła widzę rój motyli. Stopy mam takie gorące. Gorące ma on tuste słońce. A mama co? Ja słodkie, słodkie wino gro. Ty śpisz w moich, moich ramionach. Niebo i morze ostro lśni. Dobrze byłaś, jak dobrze byłaś. Cykady na cykladach i... W nocy, gdy gwiazdy spadają... A pierwsza poznańska niesymfoniczna orkiestra ukulele gra. Ostatni raz z nami! Cykady na... Słyszałem tu swój szus i nie mogłem nocy spać. Wiatr odlowy miał, darowano reszty kar, znów się można było śmiać. Kawiarniany gwar, jak tornado jazz się darł i ja też chciałem. Pokaż na co ci stać, albo nie jeden raz. Słuchaj, słuchaj, jaj, jaj. Pokaż na co ci stać, albo nie jeden raz. Wszyscy na no! Na 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 na
ukulele, ukulele. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. To tak słabo. Opóźniony około 8596 minut i niniejszy poznany został za zaginiony. Zaginienie to może się zmniejszyć lub zwiększyć. Cokolwiek wie cokolwiek na temat losu zaginionego, proszę lecz o zgłaszanie się do dyrekcji kolei państwowych lub najbliższej budki drożnika. Limbo! Odjeżdżamy! Jedzie pociąg z daleka, nic na stacjach nie czeka. Maszynista ponury sypie, będzie do dziury. Do dziury. Jadą cztery wagony i piąty doczepiony. Warzać w szóstym wagonie, bigosem to w nambionie. Nambionie. Za ścianą warz wita nas, warz wita was, warz wita, warz wita nas, warz wita was, warz wita, warz wita nas. A konduktor pijany obija się o ściany. O ściany. Jedzie wagon pocztowy, pociąg chłopie sporowy. Stoi po maczy raki, jadą listy i paki. I paki. Za ścianą bar wita nas, bar wita was. Bar wita, bar wita nas, bar wita was. Bar wita, bar wita. W swych butach leci wagon po torze i w butelki po butkach. Po butkach. Pędzi pociąg z daleka, ma czerwone bufory. Wszystko równo wyniecie, co mu wlezie na tory. Na tory. Za ścianą war wita nas, war wita was. War wita, war wita nas, war wita was. War wita, war wita nas. Drożby, pamiętaj, piłeś, nie jedź, nie piłeś, wypij, bardzo witaj! Rudy Schubert! Po to tylko wars, tylko wars, witaj! Jakoś wychodzi. Jest jakaś Monika tutaj gdzieś wśród nas dzisiaj? Jak jest to... Macie jakąś znajomą Monikę? Co tak nieśmiało? No macie czy nie? To pozdrówcie ją, Rudolfa. Takiego z nadmorza, który przyjechał. Monika, dziewczyna ratownika. Na plaży słońce praży, tu bladą ściał zanika. Wśród tłumów czasowiców dziewczyna ratownika. I patrzą setki oczu i z wody i z koczyka. Gdy ona idzie plażą, wszyscy o niej marzą. Monika, ach Monika, dziewczyno ratownika. Tu plaży tutaj marzy, że kiedyś się przydarzy. Każdy wzrokiem dotyka Monika, Monika, Monika. Był kiedyś na tej plaży,
co się odważył. Ratownik miał baczenie i dał mu ostrzeżenie. Zabrała gościa woda, na dno poszedł jak łoda. Na zawsze się pogrążył, bo ratownik nie zdążył. Monika, na Monika, dziewczyna ratownika. U plaży tutaj marzy, że kiedyś się przydarzy. Monika, Monika, Monika. Uwaga, uwaga! Co mówi ratownik? Panowie na materacu do Szwecji w przeciwnym kierunku. Pan w czerwonym cietku, proszę nie drażnić rekina. Powtarzam, proszę nie drażnić rekina. A nie mówiłem. Rok minął, a na plaży już nowy tłum się smaży i z innym się Monika ratownikiem spotyka. Stu gości znów zazdrości, palce gryząc do kości i coraz do którejś z okrzykiem Monika rzuca się w morze i znika. Monika, ach Monika, dziewczyno ratownika. Tutaj marzy, że kiedyś się przydarzy. Wyciało opalone, prawie nieosłonione. Każdy wzrokiem dotyka Monika, Monika, Monika. Monika, ach Monika, dziewczyno ratownika. U plaży tutaj marzy, że kiedyś się przydarzy. Wyciało opalone, prawie nieosłonione. Każdy wzrokiem dotyka Monika. Są utwory, które niejako kamienie milowe zdobią szlak moich dokonań twórczych. No, mam takich parę kamlotów za sobą. Jeden spośród nich chciałbym tu przed Państwem dzisiaj wytoczyć. Jest to oczywiście piosenka. A co tam mówić piosenka? Wielki utwór, który chciał wykonać wielu znanych artystów tego świata, że wspomnę. Michał Matiej, Charles Aznavour, Waldek Kocoń. Nie daliśmy im tylko dlatego, żeby tę piosenkę zaśpiewać dzisiaj u was, w Bielsku Białym. Nie wzruszył się, nie wzruszył się, nie wzruszył się. Po prostu mi mucha wpadła w obok. Proszę Państwa, ta piosenka to stany restauracyjny przebój grupy Wały Jagiellońskie, Córka Rybaka. Znacie? Lubicie? Pomożecie? Łaski nie robicie. Tutaj zgromadzoną publiczność podzieję dwa na dwa sektory. Sektor A i sektor B. Tutaj, gruba krecha. Dla sektora A jest taki zaśpiew słowno-muzyczny. Uwaga, podaję dla sektora A. Uwaga. No, niektórzy z Państwa złapali, no. Jest nieźle, dobrze. Teraz gruba krecha, sektor A odpoczywa intelektualnie i dla sektora B zaśpiew jest taki. Uwaga, dla sektora B teraz podaję. Uwaga, dla sektora B. I większość z Państwa założy, już się zorientowała, że to jest ten sam zaśpiew. I bardzo dobrze będziemy tam trenowali. Tylko jako pierwszy będzie trenował sektor A, sektor B odpoczywa intelektualnie, gruba krecha tutaj i sektor B, prawda? Ja może pana bym poprosił, żeby pan rękę podniósł, żeby ludzie wiedzieli. Tak, chłopak. Pan podniósł prawą rękę i teraz tak. Na lewo, z mojej strony patrząc, pana prawej ręki jest sektor B. To państwo już teraz kojarzy. To jest bardzo ważne wytłumaczenie. Dobra, uprzejmie panu dziękuję. Piękna rączka. Teraz tak. Sektor A. Uwaga, ja tak zrobię ręcyma i państwo zaryczycie te swoje A, tak? Uwaga, sektor A. 3, 4. Ojej. Ludzie, co wam się stało? Ktoś się nie zjedli, czy zjedli za dużo olśnienia? A trema. Trema zeżarła. No to się zdarza. No tak, można się stremować, prawda? Tu sektor B, A3, przełożenie, rodzina, władze miasta. Przepraszam.
jest oczywiście. Nie denerwujcie się, kochani. Sektor B, pokażę wam, jak to się robi. Sektor A, odpoczywacie intelektualnie, teraz sektor B, uwaga. Kochani, dajcie z siebie. Sektor A, popelina. Znaczy nie chciałem tak powiedzieć. Nienadzwyczajnie po prostu. No. Zobaczcie, jak to zrobi sektor B. Sektor B, uwaga, uwaga, sektor B, uwaga, sektor B, 3, 4. To jest A. Teraz obydwa sektory razem, proszę. Obydwa sektory razem, 3, 4. Głośniej! Jeszcze głośniej! O właśnie, i na tym polegało manipulowanie masami. A my to cóż, niewinna piosenka, żart słowno-muzyczny, który chciałbym zadedykować wszystkim paniom obecnym na gościnnym, no powiedzmy, rynku, prawda? Panią chciałbym tak coś od ciebie powiedzieć, tylko nieśmiały jestem. Wymyśliłem, że powiem w języku obcym. Co prawda ten język studiuję od niedawna, ale już opanowałem w stopniu dostatecznym trzy słowa z plecy, prawda? Wszystkim paniom, które dzisiaj tutaj siedzą, stoją czy leżą. Chciałbym powiedzieć, że ja je wszystkie I love you. Gdy księżyc świecił na niebie do ciebie, poczułem miłość, co przyszła jak wiatr. Me serce było w gorącej potrzebie. Córką rybaka ty byłaś jak kural statr. Jelenie gdzieś nad jeziorem sen nie ryczały. W jeziorze już poszły dawno spać. Rzekłaś wtedy do mnie, mój mały, wola, cóż ci mogę tę parną mazurską noc dać. Córko rybaka, Mazurak Mazur, popatrz jaki na jeziorze wody blasu. Daj mi swe usta, weź mnie w ramiona. Niech się przekona, ile słodyczy jest w słowie Ilona. Córko rybaka, Mazura, zura z Mazur. Popatrz jaki na jeziorze wody glazu. Daj mi swe usta, weź mnie w ramiona. Niech się przekonam, ile słodyczy jest w słowie Ilona. Lato minęło, lecz uczucie ogniem płonie. Choć odległość dziś tak wielka dzieli nas, ciągle czuję na mym ciele twoje dwie dłonie. W uszach moich szumi woda, szemrze las. Zakopane całe śniegiem zasypane, a ty piszesz na jeziorach gruba gra. Przeżyłaś całuski i dwie rybie łuski. Zima minie, lato złączy serca da. Córko rybaka, Mazura Mazur, popatrz jaki na jeziorze wody glazu. Daj mi swe usta, weź mnie w ramiona. Niech się przekonam, ile słodyczy jest w słowie Ilona. Mazura, zura z Mazur, popatrz jaki na jeziorze wody glazur. Daj mi swe usta, weź mnie w ramiona. Niech się przekonam, ile słodyczy jest w słowie Ilona.
i Adriana sobie wzięła w porządku. No. I tak widzę na oko, pani rządzi w domu, nie? Nie, no jak pani ma tak inteligentną twarz, że pani mąż musiał sobie wziąć panią z jakiegoś powodu. On też musi być mądry. A jak jest mądry, to dał pani rządy do ręki, no. Bo hop, jak jest mądry, obserwuje małżonka co najmniej rok i jak widzi, że ona jest w porządku, gospodarna, porządna, to i daje cała władza i ma fajne życie. A jak mąż całe życie swojej żonie nie wierzy i wszystko chce robić sam, to się męczy. Pani Adrianna jest tego godna. Marianna, czy co? Czy Marzanna. Ja będę trochę się mylił, bo jest mi trudno się przyzwyczaić. Jeszcze z panią nie byłem tak często. Ani Marzanna. A czy wie pani, ja znam dziewczyny, z którymi byłem często, ale z grzeczności nie pytają o imię, bo nie wypadało pytać. Pani Marzanna wyjeżdża na urlop z panem Adrianem. I tam rządzi, komendy wydaje pani Marzanna, więc pani Marzanna mówi: Adrianku, wyjeżdżamy na urlop. Ty, Adrianku, ja zamykam okna i drzwi, a ty zakręć wodę, wyłącz gaz i światło. To co robi pan Adrian? Normalnie, porządny pan Adrian. Szukał tego kogotka, kraniku z wodą, główny zaworek zakręco, idzie do licznika z gazem, zamyka gaz i idzie do przedpokoju, gdzie macie to okienko takie ślepe, gdzie macie licznik. Pani Marzanno, proste pytanie, może pani tego nie wiedzieć. Macie jeszcze gdzie bezpieczniki, czy już klik? Klik! No proszę bardzo. A ostatnio w telewizji tylko Polska w ruinie, Polska w ruinie. A pani Marzanna już ma klik? Czyli nie ma tak źle. Więc mąż podchodzi, robi klik i wyjeżdżacie. A po jeszcze bezpieczniku. Polska to jest jedyny kraj, gdzie jak były jeszcze te do wkręcania, gdzie Polacy kuje, to nigdzie tego na świecie nie było. Tylko w Polsce. Że maksymalnie każdy Polak kupił jeden bezpiecznik i rolka drutu. I se radził całe życie. A ja robiłem na dole w kopalni, proszę państwa, 13 lat. Znał, że takiego tokarza z mechanicznego se utoczył bezpiecznik z Moszyndzu. Oni nie mieli nigdy problemu z wybiciem w domu. Nawet była taka sytuacja, że mi się spaliło żelazko, w ogóle nie wiedzieli. U nich nic się nie stało w domu, natomiast 3 bloki energetyczne w elektrowni Halepa poszły z dymem. I go dali: Platforma nie tworzy miejsc pracy. A tam jednak babka, kurczę, spalając żelazko, zwolniła 5000 ludzi, musieli przeorać, elektrownia Halepa jest zlikwidowana, właśnie nie dało wyremontować. Przez jeden bezpiecznik z Mosiądzu. Wracamy do sytuacji. Pojechaliście. Bo pan Adrian jest normalny, porządny, pani Marzanna też. A wyobraźcie sobie państwo, że do Putina wraca jego małżonka. Bo przeważnie hobby, jak się starzeje, potrzebuje żony znowu. No kto mu będzie pampersy przewijał, jak nie ona? A kobiety są tak porządne, tak uczciwe, że one się godzą, przepraszają, przyjmują przeprosiny i wraca. Wraca żona do Putina na starość i teraz ona mówi: dobrze, ale warunki. Kochanie, musimy jeszcze raz to przeżyć. Chcę jeszcze raz z tobą spędzić miesiąc miodowy. Jedziemy na urlop. Ja zamykam okna i drzwi, a ty, Władimir, wyłącz woda, zakryć gaz i wyłącz światło. A? To byście wszyscy wiedzieli, że Putin pojechał na urlop. Taka jest różnica między panem Adrianem, panem Marzanną, a małżeństwem Putinów. Bo Putin by nie łaził, jak Adrian posłusznie by zakręcał kokotki i no by wziął telefon, zadzwoniłby do Gazpromu i wyłączyłby całą Europę i tyle. Piękne jak spod igły i trwałe także miłość nie zniszczy się nigdy z jednej tkaniny. Wszyscy jesteśmy, co się wyciera, strzępi przez lata. Jeśli chcemy te wszystkie dziury miłością, da się załatać. Na chłody dałbym ludziom podszewkę nadziei, rękawy po uśmiechu. Gdyby ktoś się rozkleił, a dzieciom w oczach których nie migoce szczęście.
dałbym na całe życie. Nowe życie zastępcze. Z jednej tkaniny wszyscy jesteśmy, co się wyciera, strzepi przez lata. Lecz jeśli chcemy, tą piosenkę, oczywiście nie tylko tą, bo potem będzie jeszcze jedna. Zaśpiewa nie kto inny, ale były również członek gangu Marcela, obecnie śpiewający solowo z dużym powodzeniem, mój serdeczny przyjaciel Mariusz Kalaga. Witam kochane wioski. Witamy Mariusza. Witam kochane wioski. Mariusz, zaśpiewaj nam. Dawno to nie było. Górnicze skarby pod ziemią, głęboko ukryte drzemią. Na ścianach filara górnicza już wiara wykuwa do skarbów drogę. Na ścianach filara górnicza już wiara wykuwa do skarbów drogę. Ja dzielny górnik, silny jak tu.
w nim żony kaczego syneczek śpi. A tam na wielu jest domek mój, w nim żony kaczego dziubeczek mój. Górnicza lampka się pali, nasze słonko w kopalni. Kombajnem dziś węgiel spod ziemi to będę dla fabryk, dla wsi i miasta. Kombajnem dziś węgiel spod ziemi to będę dla fabryk, dla wsi i miasta. Ja śląski Bieroń spod Bytomia wydobywa węgiel każdego dnia. Czy nie? Że co? Że woda na sieni, a ubikacja... I teraz najfajniejsze, że dzisiaj wszyscy mają łazienki, Mariusz, a wykafelkowane... Tam jest jeszcze ławeczka. Ławeczka? No, to jest podstawa. No wykafelkowane łazienki, ciepła woda osobno, zimna osobno, ludzie siedzą, wszystko mają, płaskie telewizory. Ja tam, jak to było fajnie, jak ja sobie mogła iść do tej toalety na dwór. Zawsze jakoś koleżanka spotkała. Ale drodzy Państwo, tak się żyło. Ale wierzcie mi, że dzisiaj są takie miejsca ciągle, gdzie ludzie mieszkają jeszcze w tych familokach i takie same tam życie jest jak kiedyś. Nic się nie zmieniło. Przed każdym familokiem stoi ławka, na niej siedzą ludzie, wieczorami siedzą, gadają, baby robią na drutach, dzieci w piaskownicy biegają do późna, aż padną. I tak śpiewamy. To wygląda. A śpiewają ludzie z nami. Tak. Znacie Państwo refren? Spróbujemy się nauczyć, bo to jest bardzo łatwe. Stoi dom z czerwonej cegły, dym z komina leci, a pod domem piaskownica. W niej się bawią dzieci, żeby mi się nic nie stało. Gerda na niedawce, zawsze jak sztryguje cwiter, przed cienią na ławce. Przyjdź na ławka pod pawilon, wszyscy już tam siedzą. Przyjdą jeszcze i Pietroki i Nołowio zjedzą. Wszyscy razem. Przyjdź na ławka pod pawilon, wszyscy już tam siedzą. Przyjdą jeszcze i Pietroki i Nołowio zjedzą. Niedaleko pawiloka są nasze chlewiki. Stary panot chowie koza, Jorguś mo króliki. Przy chlewikach też jest ławka, kajse chowy siedzą. Nie wiesz jak masz chować kury, oby ci powiedzą. Razem. Przyjdź na ławka pod pawilon, wszyscy już tam siedzą. Przyjdą jeszcze i Pytroki i Nołowio zjedzą. Przyjdź na ławka pod pawilon, wszyscy już tam siedzą. Przyjdą jeszcze i Pytroki i Nołowio zjedzą. Dobry wieczór Państwu. Macie bardzo serdeczne pozdrowienia od jednego biskupa z Wilkowej, który wam załatwił pogodę. Jeżeli lubicie Państwo ranczo, zapraszam serdecznie od września. Nowe odcinki, ostatnie już niestety, ale będzie się działo, jeżeli puszczą.
Jeszcze jedna rzecz, bo część z Państwa na pewno ogląda, czy oglądało serial Miodowe Lata. Oglądaliście? To niedawno spotkałem tego, jak on się tam nazywa, taki mały, chudy. Norek, właśnie niedawno spotkałem, ale taki jakiś smutny. Mówię, Norek, a co jest taki smutny? O, stary, rozwodzę się. Jak to, z Danką? No, ale jak to, co się stało? O, stary, wiesz, co ona mi zrobiła? No co, wiesz, że jestem wędkarzem. No wiem. No więc wiesz, przygotowałem sobie wszystko wieczorem. Ustawiłem sobie, wiesz, przed pokoju te wędki, te podbieraki, taki taburecik, wiesz, to się zamiast ustawiłem. No i wiesz, nastawiłem sobie budzik na piątą rano. No i wiesz, cichutko, żeby Danki nie obudzić, wyszedłem spod kołdry i na paluszkach tej sypialni do tego przedpokoju ubrałem się, wiesz, buty gumowe, taki, wiesz, ten płaszcz przeciwdeszczowy, wziąłem te wędki, te podbieraki, ten taborecik i wychodzę przed dom, a tu ciemno, zimno, wiatr wieje, deszcz pada. Cholera, tak postałem, mówię, a, nie idę. No i wróciłem do domu, zostawiłem te wędki, te podbieraki, ten taborecik, rozebrałem się, na paluszkach przyszedłem do sypialni, wlazłem pod kołdrę i tylko Dance tak na ucho szepnąłem, strasznie leje. A ona mówi, no, a ten głupi Tadek poszedł na ryby. No to sami rozumiecie, no ja go też rozumiem. To jest dykcja. To takie umiejętność wypowiadania prawidłowo wszystkich wyrazów. Aktorzy, żeby mieć dobrą dykcję, wymyślają sobie różne trudne do wymówienia zdania i powtarzając te zdania wielokrotnie, rozgrzewają mięśnie, które do tej dykcji służą. To są mięśnie języka, aparatu mowy i tak dalej. A jak je znacie? Stół z powyrywanymi nogami. Dobrze. Albo na przykład jest takie, jeszcze słyszałem, mafijne. Połóż rewolwer na kaloryferze. No i jak się tak powtórzy, połóż rewolwer na kaloryferze, połóż rewolwer na kaloryferze, połóż rewolwer na kaloryferze, to te mięśnie się rozgrzewają i człowiek potem wychodzi i mówi, Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś. Rozumiecie, no naprawdę takie ćwiczenia dykcyjne się bardzo przydają. A na przykład sprawdzę, jaką Państwo macie dykcję, spróbujcie powtórzyć takie jedno zdanie, dosyć popularne ostatnio. I cóż, że ze Szwecji? Ale wszyscy. Aha. No nie jest najlepiej. Nie jest najlepiej. Bo chciałem wam zaproponować takie zdanie. Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu, ale to może być za trudne. Nie, słuchajcie, to poćwiczymy dykcję. Ja mam taką piosenkę, której refren to jest właśnie takie jedno wielkie ćwiczenie dykcji i chciałem, żebyście razem ze mną ten refren zaśpiewali. Skupcie się, bo on jest dosyć trudny. To są różne wyrazy poukładane jeden obok drugiego, zupełnie bez sensu, ale chodzi o to, żeby ćwiczyć te dykcje. Więc to jest tak. Gęba, kępa, kędy, dęba, pęka, pędy, rębacz, stęka, zęby, treść, sierść, sierść. O, dopiero połowa. Potem jest zgiełki, giełka, lęk, giełki, giełka, hen, pełkim, giełka, serc, perć. Boże, jacy przerażeni. Nie, ale ja nie chciałem, żebyście cały ten refren ze mną mówili, tylko wystarczy jeden werset. To są trzy wyrazy, dacie radę. One brzmią tak. Treść, sierpc, sierść. Powtórzcie. Treść, sierpc, sierść. Aha. Nie, bo to nie, bo to tak nie można. To najpierw trzeba te wyrazy zrozumieć. Jak się zrozumie, to potem dużo lepiej idzie. Ja wytłumaczę każdy wyraz z osobna. Uwaga, pierwszy wyraz. Treść. Treść. Ale wszyscy. Treść. Treść. Każdy wie, co to jest treść. Jaka może być treść? Na przykład. Głęboka może być treść. Może być żołądkowa. Żołądkowa może być nie tylko treść. Ja już tu widzę, że niektórzy to nawet tej żołądkowej spróbowali. Gęba, kępa, kędy, dęba, pęka, pędy, rębacz, stęka, zęby. Nie! No i po co ja was uczę, jak to nie wiem. Treść, sierpc, sierść. Jeszcze raz. Gęba, kępa, kędy, dęba, pęka, pędy, rębacz, stęka, zęby. Treść, sierpc, sierść. Zgiełki, giełka, lędy, kiełki, giełda, hen. Pchełki, giełka, serc, percz, tędy. Jeszcze raz. Gęba, kępa, kędy, dęba, pęka, pędy, rębacz, pęka, zęby! Sierć, sierć! Zgiełk i giełka lęb, kiełki, giełda, chęb, pchełki, giełka, serc, perć, pędy. To jest mój
mój wyraz troski, o spółgłoski, o ojczysty język polski. Mozolna musztra słów, by język zdrów bezbłędnie moje słowa niósł. Ze sceny, estrady, ekranu i stąd wargowo, celowo, eliminując błąd, więc dęba kępa kędy, dęba pęka pędy, rębacz stęka zęby. Zgiełki giełka lęb, kiełki giełda chęb, chełki giełka serc, percz tędy, bo dźwięków powstawanie to wprawianie jest powietrza cząstek drganie. Poprzez nasadek sam się źródło drgać, aż w końcu poprzez dwie z trzech jam. Gardłowa, nocowa i ustna. W tej jamie, zaranie, artykulacja ma więc. Gęba, kępa, kędy, dęba, pęka, pędy, rębacz stęka zęby. Zgiełki, giełka, lęb, kiełki, giełda, chęb. Chełkiem giełka serc, pęcz tędy szybciej. Gęba, kępa, kędy, dęba, pęka, pędy, rębacz stęka zęby. Zgiełki, giełka, lęb, kiełki, giełda, chęb. Chełkiem giełka serc, pęcz tędy szybciej. Gęba, kępa, kędy, dęba, pęka, pędy, rębacz stęka zęby. Treść się przecież! Zgiełki, giełka, lęb, kiełki, giełda, chęb. Chełkiem giełka serc, pęcz tędy. Maria Serena, dopo la tempesta, o sole mio, stai pronti a te, stai pronti a te. Sole scene sene, me tiene quasi una malinconia. Sotto la finestra tuia resta via, quando i panotti o sole scene sene. Życie!
Szanowni Państwo, Panie, Panowie. Podajmy sobie w ten oto sposób ręce. W ten sposób, tak. O tak. Podajmy sobie tak. Upływa szybko życie, jak potok płynie czas. Za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie nas. Za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie nas. Nasze młode lata popłyną szybko woda, a w sercu pozostanie tęsknota, smutek. Czekamy na fajerwerki, czas na fajerwerki, by rozwieściły ten mrok.